Był Ryszard Kapuściński takim pisarzem, który malował słowem. Miał taką niezwykłą zdolność nie tylko holistycznego, ale też plastycznego ujmowania spraw złożonych, zjawisk, procesów, mechanizmów. To jest dla mnie, jako dziennikarza zajmującego się polityką, niezwykle inspirujące. Na przykład, kiedy zastanawiamy się, kiedy w społeczeństwie pojawia się tak zwany moment rewolucyjny, to Kapuściński odpowiada nam na to krótko w lapidarium, twierdząc, że to jest wtedy, kiedy pada kluczowe słowo – dosyć. Albo kiedy myśleliśmy o tej bierności rosyjskiego społeczeństwa po ataku Putina na Ukrainę w roku 2022, oczywiście myśleliśmy o tej bierności, apatii Rosjan, także w latach późniejszych, to ja pomyślałam o historii, którą Kapuściński opisywał w Imperium. I przypominał wówczas o wydarzeniu z lat 30., kiedy Stalin postanowił zniszczyć świątynię Chrystusa Króla. To było wotum dziękczynne za uratowanie Rosji przed Napoleonem. Car Aleksander I podpisał taki stosowny dokument po opuszczeniu Rosji przez ostatniego żołnierza napoleońskiego. I Kapuściński każe nam sobie zrobić taki eksperyment, wyobrazić sobie, jest rok 31, że oto Benito Mussolini, który akurat rządzi Włochami, nakazuje zniszczyć Bazylikę Świętego Piotra. Albo Józef Piłsudski, który przecież jest najważniejszą osobą w polskim państwie, nakazuje podłożyć dynamit pod klasztor jasnogórski. Albo prezydent Francji nakazuje zniszczyć katedrę Notre Dame. Czy jesteśmy to w stanie sobie wyobrazić? No nie jesteśmy. A teraz wyobraźmy sobie Rosjan. Przecież niszczą ich klasztor jasnogórski, ich katedrę Notre Dame, ich bazylikę Świętego Piotra. I co oni mówią? Pyta Kapuściński. Nic nie mówią, nic nie robią. Uwagi Kapuścińskiego o historii są też dla mnie niezwykle cenne. On zwraca uwagę na to, że ze względu na natłok wydarzeń i informacji bardzo często przeszłość nie staje się dla nas historią, tylko od razu archeologią i tracimy z nią kontakt emocjonalny i że nie jesteśmy zakotwiczeni, że to też rodzi dla nas jako ludzi problemy. Jestem niezwykle zaszczycona, że mogę być jury konkursu imienia Kapuścińskiego i od razu przypominam, że jeszcze do 15 września można zgłaszać swoje prace konkursowe.